Teraz się tekst wyświetla. Czy nie? Teraz znika, nie? Przycisza się muzyka. Witajcie, moi kochani. Dzisiaj ujawnię wam dowody na to, że kiedyś to było. Kurwa, kiedyś to było. Taki żarcik, nie? Dobra. Spartiatik! Siema, czat. Trochę mnie nie było. Nie, poczekajcie, zrobimy losowanie. Napiszcie tak, XD, ale D z dużej jak coś, to weźmiecie udział w losowaniu, jak napiszecie XD. To ja szybko opowiem jeszcze żart. Poczekaj. Ulubiona zabawa dzieci grabarza, zabawa w chowanego. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. 3 miesiące z rzędu. Dziękuję ci bardzo. Czekaj, zrobię coś dla ciebie. Poczekaj, czekasz? Ale poczekaj, czekasz jeszcze? Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Narysowałem dla ciebie laurkę, budzik. Nie miałem nic innego, zobacz. To jest takie serce, a w środku ty, budzik. Tak dawno mnie nie było, a nic się nie zmieniło w temacie Disa. A oglądałem sobie jakiś jego film ostatnio. Fajny był nawet. O, ten filmik ostatnio oglądałem, fajny. Co jest w dupę? O, nie ma kanału Norbert? O, no. Marzenia się spełniają, ty. Nie, ale ten film sobie oglądałem. Gadżet od... A, nie oglądałem. A to na innym koncie, naprawdę oglądałem. Zbliża się prima aprilis. Można by rzec drugie urodziny wszystkich YouTube'owych pranksterów. Jednak są to urodziny, na których YouTube w tej scenie niczym z Hollywood brały udział. Sztuczna krew? W jakiej scenie? O, jakaś scena śmieszna, obejrzyj. Rozpalone, żarówka jest. Słuchajcie, jestem tutaj całkiem sam, jest trochę strasznie, więc mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę za odwagę. Zaraz testujemy petardy. Łapki w górę za odwagę, w ogóle kto to wymyślił? Zostaw łapkę w górę za odwagę, gościu. Co to znaczy łapkę w górę za odwagę? I wszyscy... O Boże! Co ja zrobiłem? Wstawaj! Wstawaj! Sprankowani? Przysięgam, że nie widziałem tego momentu w tym filmie. Inaczej bym z wami tego teraz nie oglądał. O Boże, co ja zrobiłem? O Boże! Co ja zrobiłem? Wstawaj! Wejdź na czat. Głosowy XDDD, startuj Sparta, łapka w górę za odwagę. Chodzę na czat głosowy z moimi widzami. Ale łapka w górę za odwagę, okej? Okay? Halo! Halo, że co? Ale spokojnie, ej, panowie. Czekaj, nie rozłączaj się, nie rozłączaj się. Średnia moich widzów, ta? Jesteście idealni. Nie, ta, 15 jest dobrze. 15 masz? Za ile? Ta. Za ile? Co? Za ile? Już mam. Ale za ile? Dawaj wywiad zrobimy, wiem. Zapytaj mnie o coś. Dobra, ile Ketsi ma lat? Co cię to interesuje? O co ci chodzi? Z pierwszej gościu ty. Po co on się o to pyta? Przepraszam, to był prank. Łapka w górę za odwagę. Kaczkę chciałeś zrobić? A dobra, to jeszcze. Dawaj kaczkę. Dobra, dawaj tą kaczkę teraz. Zrób żabkę. Ale jak coś, wariacik, to teraz cię słychać, to nie wal konia teraz, dobra? Dobra, wariacik, dawaj teraz tą kaczkę. To nie była kaczka. To nie była kaczka. Przecież to był nosorożec. Popieprzyło ci się jak zwykle. Ty nie wiem, z tobą to zawsze tak jest. Dobra, grajmy po prostu. Zacznijmy grę w końcu, bo trochę się przyciąga. Co sądzisz o Night Blue? Uzumaki Naruto 2002. No, z takim nickiem jak go obrażę, to pewnie odejdziesz, więc fajny gościu, nie? O kurde, chłopie. Ej, ja go zabiję przecież tego. Pierwszy level! Co jest? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić.
No zniknij mi z ekranu! BZ i 245 Twitch dał na goli. Kurde! 50 zł, no nie biłem, ale do znajomych dodałbyś, bo już 4 miechy kappa. A, 50 zł, nic się nie stało. 450 więcej widzów niż NZQ i drugi na karcie na czasie. Da, drugi na karcie. Dobra, czat, to na 3-4 klikacie F5, żebyśmy weszli na karcie na czasie wyżej niż Box dzieli jego oferki. Co wy na to? Wszyscy F5 za chwilę i wbijamy na karcie na czasie, nie? Ta. Co? Nagram z widzami. Kurde, co? Co jest? Co w dupę? Nie wiem, zabić tego Swaina, tylko nie wiem, czy jest sens. Dobra, zabijam go. Dobra, oszczędzę go. Dobra, ty, tu już raczej nic więcej nie będzie, ale może kliknę R-eczkę i zabiję jeszcze. Aha, to jest Warwick. Myślałem, że... Dlaczego nie ma kartusa na Urfie? No nie ma Urfa nawet, wiesz. A czemu nie ma? No wyobraź sobie, nie? Że 5 kartusów klika R-kę. No... W sensie wiadomo, Zonia by to kontrowała na pewno, ale to byłoby... Bo wiesz, 90% ludzi to Bronze i Silver, to by nie wiedzieli, że jest taki item jak Zonia. Pisali potem do supportów. Kartus, available, press R and pentakill, wytyfy, riot. Od razu łereczka. No nie wiem, no co mam powiedzieć. Będzie one for all Pantheonem pod up. Co? Dobra, to tego Swaina to z łatwością robię. Dobrze. Śmieszne to jest. 25 kill ma tą LB? Ty, ale kozak ten Dawidek. Kozak jakiś. Masz go. Musiało się w końcu przydać. Mam 1000 AD, lol. Ha, 1000 AD. Lol. Patrz. Fajne, nie czat? 1000 AD Dream. Naprawdę. Ty, ja pierdzielę, co to było? Ej, da się podłączyć telefon, żeby z kamerki było z telefonu widać to, co wy widzicie? Jestem ciekawy. Pokazał mam, jak pies mój leży dziwnie. Kecy, zaciął. Zobaczmy, jak się wybić tak naprawdę. Zobaczymy, co powie zwariowany Marcin. Jest jakiś shot w necie. Dobra, powiem wam rację, powiem wam teraz prawdę. Tak, zawdzięczam wykopałem za to, że się wybiłem. Ale gdybym nie robił też filmów, to też bym się nie wybił, więc zawdzięczam to i filmom, i wykopowi. Więc Jezu, ludzie, masakra. To już wiecie, jak się wybić, nie? A, o kurde, nie obejrzałem tego. Obejrzmy kawałek tego filmu, bo się przeraziłem, jak zobaczyłem, jak co włączył mój idol. Saddam vlog. Kebab z automatu versus domowy kebab. To jestem ja jak coś. Zanim to powiecie. Hi tu Saddam, właśnie... Hi tu Saddam, mój idol. Dziś dowiedziałem się od mojego kolegi, że na Politechnice powstał pierwszy w Polsce automat z kebabami, więc jak mógłbym go nie spróbować? Nie ma automatu! To się okazało, niestety automat został zlikwidowany około miesiąca temu. Jestem skazany na to, żeby sobie gotować. Czy to oznacza, że nie zjem kebaba? Otóż nie! To oznacza, że już za moment przyrządzę swojego własnego kebaba. Właśnie byłem w sklepie, zakupiłem składniki. Lecimy. Jak myślicie, ile dubli było na tą scenę? O, widać, że takie z kartki czytane trochę. Ty, ale on zjadł tego kebaba z automatu? Zony, dzięki wielkie za wszystkie polubienia i subskrypcje. I do zobaczenia jeszcze długo. Ty, ale zjadł tego... Coś tu nie gra, czat. Jest napisane kebab z automatu. Gdzie on jest? Testuję, jak smakuje kebab zrobiony przeze mnie w domu. Taki opis. To nice clickbait. Clickbait. To mógł napisać też gwałcę swoją starą w tramwaju w Pabianicach. I to był tutaj tyle. Gwałcę swoją starą versus kebab domowy. Ja pierdolę. To byłby tytuł. Nie, to byłby dobry clickbait, masz rację. W sumie mógł napisać cokolwiek versus kebab domowy.
Nie ma lepszego twórcy na YouTubie niż Sadam. Tak serio mi powiedzcie, patrzcie. Czy słaba jest jakaś kamerki, pa? Widzisz to za mną? To? To coś widzisz? To? To jest... Jak coś, to w prawdziwym świecie to nie ma takich kropek wszędzie. To jest białe, a tu to są takie kreski. Jak coś, nie? Trochę się boję, że jak nagle będę miał kamerkę Full HD, to wy pomyślicie sobie, że to już nie ja. Że to kto inny. Co to, nowe mieszkanie z Party ATX? Nie, panowie, po prostu Full HD kamera. Nowe mieszkanie versus domowy kebab. Ale domowy kebab, naprawdę, wszystko cokolwiek napiszesz versus domowy kebab. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Nie trafił go ten pasek? Nie pamiętam, co mówiłem. A, że macie super emotki, słupki. Patrzcie to. To moja broda. Wczoraj się goliłem na streama, bo tak dawno mnie nie widzieliście. Bałem się, że mnie nie poznacie. Tak wyglądałem. Ho, ho, witajcie! Broda z Party ATX-a versus kebab domowy. Trafiony. Jak go zrobię w ogóle? Ua! W końcu śmiesznie na tym Twitch TV. Ta, witam. Jonix? Miałeś nick też? Jeżeli tak, to... O. To żeś tepnął, ty, jeden z drugim. Kaszaniarzu pieprzony. Nie uciekniesz. Kurde, on ma ten. Grab go. Uuu, ej, ale mnie nie zabił, jak to może... Pijany czarny. Czarny się nastukał trochę. Pijany czarny versus domowy kebab. Ej, co ja zrobiłem? Uuu! Ja pierdziele, jak miał lifesteala, to bym zabił dwóch. Na 100% zapieprzyłbym dwóch typów, gdybym miał tu lifesteala, rozumiesz? Bo bym wypieprzył hita za milion w tego Yasuo, tak jak teraz, i potem bym z tego Ryza się tak wyhealował. A nie wyszło mi to, bo nie miałem lifesteala i tyle. Wariowany Marcin versus domowy kebab? Nie, mów tak. Zwariowany Marcin wygrywa ze wszystkim. A zwłaszcza wygrywa kosę w ruletce w CSGO. SZLJLN dał na goli brodę 5 zł. Ej, nie pamiętasz, tak WGLJD. Ciebie nie akurat. Ride na Kubona versus domowy kebab. I co, piszemy domowy kebab u Kubona? Myślicie, że to dobry plan? Możemy zrobić rajda do Kubona i napisać domowy kebab. Ale co, jak się nie powiem? Ty zacznij, ile ginsa mi daje AD i ten. Bez ginso i bez E mam 200 AD, a z ginso i z E mam 400. 200 AD dają mi te dwie rzeczy, to jest w luj. Bez sensu. Jedź za nim, jedź. Ten movement. Ten movement w ogóle, ty. 600 movementa mam. Ty, no nie mów tak. Jak ja tak umieram szybko? No ale to jest porypany, że ja tak szybko umieram. Przepieprzyliśmy to. Ale nie spodziewałem się, że my to przegramy, serio. Nie wiem, idziemy Yasuo One for All? One for All się nazywa, czy... A One for All. Wiecie, co wam powiem, że to jest creepy, jak taki stary dziad próbuje być zabawny dla dzieciaków XD. Ale to o mnie było? Przynajmniej się za Mikołaja nie muszę przybierać, nie zapieprzać po centrum handlowym. A to też było na oku, taka robótka. Coś jeszcze z wami chciałem obejrzeć, poczekajcie. Typy mężczyzn, których nienawidzimy. To jest stary film, ale chcę z wami kawałek obejrzeć. Bo jest tak przypieprzony ten film. Takie filmy się... To jest stary film w ogóle, zobaczcie, on ma rok. I tak dalej. Cześć, witamy na kanale Ladies. A dzisiaj w odcinku będziemy opowiadały o tym, jakich nie lubimy facetów, jakich charakterów. Więc zapraszamy do oglądania. Jest szansa zagrać z tobą około 15. Około 15? Poczekaj. Sprawdzę w notatniczku. 15 kebab z automatu. Nie. 15 kebab z automatu mam. Ta. A 16:30
lizanie psa na streamie. Nie, to nie mogę. To innym razem, dobra? Którzy, nie wiem, dorastają, dojrzewają, ale jednak z piersią matki nie potrafią się rozdzielić. Po prostu jak widzisz jego i już widzisz, że on jest śliski, w sensie taki... Mężczyzna, oczywiście, że i pogadać, ale nie pogadać o jakimś koksie, klubach, dzikach i takich rzeczach. I siłce, i co bierzesz tam, jakie odżywki, a taki, żebym mądrzejszy był. Co dzisiaj robisz nogi? Tak. Tego nie zrobię, bo nie potrafię, szafki ci nie naprawię, bo nawet nie wiem, jak się trzyma śrubokręt. Ty, Wiarka, to jest taki typ księżniczki, rozumiesz? Pozmywać, tak wygląda, nie? Nie, bo zawsze... Jak się tak pieprzy, zirytowała mnie. Mama za mnie to robiła, ugotować. Tak. Tak. Dla mnie lepiej pogadać z jakimś gejem w klubie, tak jak ty powiedziałaś, że taki, wiesz, zadbany, ale on ma jakąś kulturę. No nie wiem dlaczego, ale większość gejów ma taką, wiesz, oni tak zachowują się jakoś, tak okej, kobieco, ale tak, że można pogadać, a nie taki, to jest laska, jak tam, ta, i tam coś dupo. No, to jest właśnie problem tej typiary. Chciałaby być z gejem i właśnie teraz wylewa ten swój smutek w tym filmiku pieprzonym na YouTubie, że no jednak żaden gej jej nie chce, rozumiesz? Ciekawe czemu? Jedyny typ facet, jaki istnieje, to taki siema, ty, Kecy, białeczko podaj, bo tu muszę, wiesz, opieprzyć, bo spadło mi trochę. Wiesz, o co chodzi? Tutaj to se zero wstrzykiwane będzie, nie? I jeszcze jest gej. Jest tylko koks gej. Gej versus domowy kebab. To ja nie lubię, jak chłopaki mają styl swag. No w ogóle to jest dla mnie takie, Jezu, gimbus, no nie, czapeczka, co, full czapeczka cup. Zdasz? Przecież ta typiarka chyba ma z 30 lat, o czym ona mówi? Żaden gimbus takiej nie będzie chciał. No nie, no ona ma z 30 lat jak nic. No to nie bój się, i tak ci gimbusy nie będą chciały, to nie musisz się obawiać jak coś, nie? Ktoś ma styl skate'a, to ox, ale jak ktoś po ox, prostu taki... Ja pierdziele! Nie lubię swagu, nie? Ox... Jak coś, oks, panowie. Czy ja już widzę, u mnie stoją przed oczami taki koleś, taki wiesz, koks wysportowany, no, taki przylizany, żelowy. On strasznie nie lubi, kiedy... Uważają się, o, co to nie ja. I tacy są, zazwyczaj to są koksy napakowane i łyse pały. Oni mają w mięśniach, a nie w głowie. I napakowanych strasznie mięśniami, tak żeby tylko było to widać. W tym filmie to generalnie chodzi o to, co typ ma w głowie, rozumiesz? A nie o wygląd. Na pewno wstrzykują. No jasne. Na pewno wstrzykują, ta. Na pewno wstrzykują, tak jak ja botoks w usta, lol, haha. Nie, ja? Ja się taka urodziłam. I z pomalowaną twarzą, haha. Taki stereotyp, że taki koksu musi mieć taką blondynę z biustem i w ogóle taką, z takim dużym biustem. Kompleksy. Fu, taki fu po prostu. I jeszcze taki Włochy. A tego akurat, że... I tutaj jakiś taki wisiorek a la Swarovskich, nie? A co tu Boże, w dupę chodzi w tym serio, on myśli, że ja po prostu jakby, no nie wiem. Śmierdzące ubranie. Co to? Typ facetów? No, śmierdzące ubranie. Widziałaś, Kecy? Taki typ faceta? To o mnie chyba mówią. Znaczy, myć może się myją, ale jeżeli nie użyją dezodorantu no albo jakichś odświeżających perfum, no to nie... Co to w dupę znaczy? Ty fiara na wsi mieszka, ty ogląda reklamy, wiesz, Axe, a potem tylko licznik, jak typiarki się za nim oglądają. Taki to jest, takiego typa, z takim licznikiem i z takim Axem pod pachą. W ogóle takie, albo świnie. No to właśnie takie menelki mówią, nie? Tak jeszcze się śmieją, ale świnie. Cześć. Fajna z ciebie dupa. O Boże, fu. Albo loszka. Laska, no, taka fajna laska, albo co robi? No nie wiem, takie suchary, takie typowe podrywy takich właśnie koksów. Mi się podobasz. Jak mogę się podobać po 5 minutach? Okej, okay, no rozumiem, to? Że tego z wyglądu. Oceni. Ale właśnie, ocenienie, nie wiem. Od góry do dołu, no. Okiem. Ej, widzieliście czat? Jak może się podobać ktoś? Jak można kogoś segregować i mówić, że mu się podobać, jak go nie znasz? Ciekawe, jak? Jak można mówić o tym 7 minut na filmie na YouTubie? Jak można kogoś nie znać i mówić, czy ci się podoba, czy nie? Jak to możliwe? Ja pierdzielę, co to jest za film? Hipokryzja, to jest w luj, rozumiesz? Właśnie, ocenienie, nie wiem, od góry do dołu, no. Okiem krytyka charakteru, ja właśnie takich najbardziej nie to lubię, takich płaskich, takich słabych tekstów. Ta typiarka, ona ma takie kompleksy, ciągle coś tam o płaskim mówi, albo ciągle o dużych cyckach i że to są obrzydliwe rzeczy.
Ona ma kompleksy, no stop o tym gada. To, to nieco nie jest fajne, jak ci facet od razu mówi tak chamsko po prostu, że o, ale masz zgrabną dupę. Znaczy dupę, pośladki, jakie masz zgrabne pośladki. Powiedzieliście kiedyś tak do typiarki, której nie znacie, tak z dupy na ulicy czy coś? Bo jeżeli tak nie powiedzieliście, czat, to przecież ona musi chodzić w miejsca, w których ludzie tak do siebie mówią. Rozumiesz? Ale nie mówię tak dla beki, tylko tak na serio, że ktoś tak powiedział. Rozumiesz? Na podryw. To jest popieprzone. To chodzisz w miejsce jakieś porypane, a potem nagrywasz film na YouTube'a, że nienawidzisz tych miejsc. I potem tam zapieprzasz. Nie no, fajną masrakę to jest akurat dobry tekst. I jak powiedziała ci, że byś spieprzał, to najlepiej łokieć na potylicę taką typiarę i opluj i odejdź. No bo to jednak nic z tego nie będzie. Jak znasz, kolegę znasz na przykład. No to fajnie. No. Fajnie jak koleżka i mówię, ale masz srakę. Ja lubię takich kolegów, nie? Mam takiego kolega geja, nie? W ogóle geja to moi ulubieni, chciałbym być z gejem. Ta! Jak gej tak mówi, to dzięki, nie? Nie znamy się tyle, że dzięki, że fajnie. Ale nie typowy, taki standardowy facet, którego nawet nie widziałam na oczy, widzę go pierwszy raz. Ta typiara mnie tak denerwuje, ta blondynka. Ja pierdzielę, jak ona mnie denerwuje. Poczekajcie, powiększę to, ktoś zrobi shota, ja zrobię z tego chyba emotkę. O! Nowa rzecz. Nie mówię, jak mówią mi, pokaż dupę. Ale z drugiej strony, jak znam kolegę, tak 3-4 dni, ale jakby mi powiedział, pokaż dupę. A tutaj widzisz te poliki, a cię czerwone aż robią. Huu, ty. Pokaż dupę od kolegi, którego znam 3 dni. Najlepiej jak mówi, ale masz srakę. Ale czat, tak serio się zapytam was, bo tak naprawdę wy mnie znacie dość długo. Powiedzcie czat, tak serio. Fajną mam srakę, czat. Kozak sraka. Dziękuję widzowie, wiedziałem, mogę na was liczyć. Najpierw pokaż. Ty mnie za krótko znasz, gościu, idź stąd. Kurde, chciałem zagrać 5 razy tego, nie? Ale dobra, nieważne. Zagramy 5 razy tego Rengara. To wy sobie obejrzyjcie, nie? A ja zaraz wracam. To jak wrócę, to... Ale oglądajcie to! Macie oglądać, czat. Jak wrócę, to was przepytam. Na wyrywki. 6 fakt, powiedz. A ty? Szybki grubas. 4 fakt. O, kryzys. 3 fakt, powiedz. O, Napilex. Ty powiesz 10 fakt. Jeszcze spokojnie nagram. Ty jeszcze leci ten Martin. Nie widziałem, że on takie długie filmy robi. Widać, że to pracowane. Widzicie po tym odcinku, myślę, że 1500 łapek byłoby bardzo spoko. 1500 łapek byłoby bardzo spoko. Wiecie, ja nic nie mam do tego zwariowanego Marcina, nie, ale no jego kanał się zmienia trochę. Tu jest reklama serwera w Minecraft, tu jest reklama fotela, tu jest reklama Genesis, tu jest reklama ruletek. Ta seria jest reklama ruletki, czy mi się wydaje? A tak jest. Nie, Mortki Game to jest reklama. A właśnie, to chciałem z wami obejrzeć, ale to jest długie strasznie. Wielkanoc już fagra wideo dowcip. Chcecie obejrzeć całe? No dobra, puentę obejrzmy. Co tak długo? Poświęcił to? Co tam miał? Poświęcić? Jajka te wszystkie tam? Głosem mówię? Sorry, że tak długo zeszło, bo jeszcze sąsiada spotkałem. A jak tam? Ugotował pielmieni? Zajebiście! Zobacz! Już 5 gotuję! Nie wiem, trzeba by obejrzeć chyba 10 minut, żeby się śmiać. Kto mówi, że to dobre? I Lukas TV, który... Jezus, powiedz mi, że to jest ten prankster? O ja pieprzę, no to jego opinia to dla mnie jest cenna. Lukas TV, Boże. To jest ten, co na wózku podjeżdżał do typiarek i mówił: krew mi już nie krąży w nogach, ale tam, gdzie trzeba, to krew dopływa. O kurde, ty! Rozumiesz? Lukas TV, mój idol. Dobra jest. Chociaż nie chciałem Garenem tu grać, ale w sumie... Czemu tu ludzie banują Jasuo? Lipa na Sajona będzie? Nie, bo ja idę tego. Fulada, no to będzie dobrze. Co, ty masz heala, brudasie? Ty, to jest masakra, naprawdę. Kurde, włączył sobie tarczkę z tych pieprzem. Kurde, ty! Nie! Nie, ty! Myślałem, że tego z E ubija, tego tak oni.
Wiem, ale ja i tak umrę. Ty ścieku pieprzony. Ja pierdzielę, co jest? Jakaś zabawa, lol. No Sajony jednak dobre są bardzo, jeszcze pod tanka. Dobra, myślałem, że Garen będzie lepszy trochę, ale trafił nam się ciężki przeciwnik i tyle, naprawdę. Najgorsze jest to, że on jeszcze jak umrze nawet, to ile on zada tych. Popieprzona postać w ogóle. Nie, nie, niedorobiona ta gierka trochę. To jest śmieszna gra, ty. Boże, jesteś porypany, typie. Co? Nie mów, że mnie dogonisz. To jest śmieszna ta gra, nie mamy żadnych szans z tymi typami. Żadnych. Tu na tylu tych to nie siądzie za nic. Żadnych szans nie mamy, żadnych. Ja tylko będę tak stał. Kecy! Będę w pytaniu na śniadanie, ta. Będę tam reklamował nową ruletkę w CSGO. Co jest ty? Myślałem, że go nie ubiję już. Naprawdę. No kurde, daj się uderzyć. Nie wiem, pieprzy się ktoś tu R-ką po prostu w Nexusa i kończy gra. Ja pierdzielę, śmiech na sali ta gra, za. Wieś? Nie, no dobrze mi poszło, miałem 10-9. Najlepszy w gierce. Rzyconek. Ten typ to już w ogóle jak Nilset, z tego co widziałem, to on czyta praktycznie słowo w słowo teksty z internetu. Jedzenie, które kiedyś wyglądało inaczej, nie? Filmik o jedzeniu, a zobaczcie jakim w ogóle on tonem to mówi. Witajcie, z tej strony Bloomy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam naprawdę ciekawy film pod tytułem Owoce i warzywa, które kiedyś... Tu za chwilę, w tym filmie, on będzie mówił o bananach. Wpisałem słowo w słowo, co on mówi w internet. I wyskoczył mi artykuł o jedzeniu, które kiedyś wyglądało inaczej i słowo w słowo było napisane w tym artykule to, co on powie w tym filmie. Wiecie co? Oczywiście, nie dał linku do niczego. O nie! O! O! Dał. Już daje. Poprawił się, a miałem go za ścieka. A la la. Chyba ktoś mu dramę zrobił. Chyba ktoś mu dramę zrobił, bo z tego co wiem, on tam... Różnie było w przeszłości z nim. To on tak kradnie, mówicie ostro. Ale wiesz, chociaż źródłe. Witajcie, ja jestem blomyofficial.pl. O dzisiaj polskie wynalazki, które zmieniły świat. Nie, poczekajcie, bo oni to inaczej robią. Oni te filmiki robią tak. Muzyka. A jak to nazwać? Teraz się tekst wyświetla. Co nie? Teraz znika, nie? Przycisza się muzyka. Witajcie moi kochani. Dzisiaj ujawnię wam dowody na to, że kiedyś to było. Kurwa, kiedyś to było. Taki żarcik, nie? Dobra. Ta, zrobiłem filmik. Chyba będzie milion wyświetleń. Najbardziej rozpieprza mi główkę. 10 ciekawostek, które rozwalą ci łeb, czat, teraz. Patrzcie, jest taki kanał na YouTubie. Pewnie lubicie ten kanał, nie? Widziałeś to? O ten efekt mi chodzi. Ja, cię wygląda jak żółty ser. Wygląda jak żółty ser. Witajcie moi kochani, z tej strony stuleja.pl. To był chyba najlepszy. Sie? Sie? Manko! Nic. O, to jest to, co mówiłem wam, że się ściemnia ekran, nic, że mordy, ty, pa. Nierniczy. To chyba alert będzie na tego, na suba. 3, 4. Boże, jakie to jest... Patrzcie, czat, mniej więcej takie coś, jakbym robił, pa. A dzisiaj zagramy... Zzzz.
Kiedyś to było. Takiego koloru był Bumblebee? Tylko co, co graży chyba... Ja sobie to auto kupił za granie w Minecrafta, co? No i wy coś do mnie macie? Gramie? Pomijając oczywiście te snapy sprzed już dwóch... Taki typ, ty! Jak ja bym tak... Jadę sobie autem, patrzę... I widzę takiego typa, na światłach razem stoimy. To przecież ja bym wysiadł i go wyciągnął z tego auta. za ten pędzel. Le, więc pójdziemy sobie do środka. W środku, no, jakiegoś super wypasu nie ma. Jest co, no, standardowa kierownica Chevroleta, która... Ja nie wiem, czym on tam jeździł wcześniej. W środku nie ma wypasu, już nie ma. On chyba jeździł jakimś Audi A7 za 250 tysięcy tatusia. O Jezus Maria, ty. Widzicie czas, jak ja was kocham. Nie dość, że streamek od dawna, to jeszcze długi streamek. Jak na mnie długi. To ona tak gra na gitarce? Co za dźwięk? Dziękuję za to. Także PogChamp, nie? Także jutro może stream, pojutrze może stream, jutro albo pojutrze będzie na 100%. Czekaj, chyba... Powiedz mi, skąd on nie, się ta. Tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.